W poprzednich odcinkach opowiadałem Wam o ściągaczach izolacji automatycznych i ręcznych. W dzisiejszym filmie dokończę Wam opowiadać o ściągaczach ręcznych oraz zacznę opowiadać o nożach hakowych. Ostrożnie, bo są ostre. Zapraszam na film. Kolejne ściągacze ręczne to są bardzo popularne narzędzia firmy Yokari. Allrounder, czyli do ściągania z przewodów płaskich, najpopularniejszych, czyli 3x1,5, 3x2,5. Średnica, długość, przepraszam, nie długość. Szerokość. Ok. Do szerokości do 15 mm, więc 5x1,5 spokojnie też powinien złapać. Ma też oczywiście narzędzie do ściągania z pojedynczych żył, półtorówki i 2,5. Narzędzie główne do ściągania głównej izolacji jest przelotowe, czyli ściągacie tyle, ile potrzebujecie. Znowu do pojedynczych żył jest ustawiona miarka, ale oczywiście jeżeli potrzebujecie więcej, tą miarkę sobie wyciągacie, żeby tylko jej nie zgubić, odkładacie w bezpieczne miejsce. Narzędzie oczywiście posiada bezpieczną blokadę, żeby narzędzie Wam się nie otwierało samoistnie. Następne narzędzie to jest Yokari Secura, przeznaczone do ściągania izolacji z przewodów okrągłych, oczywiście też z blokadą, bardzo ergonomiczny kształt, zawieszka do powieszenia na przykład na pasie. Jest tu dodatkowo narzędzie do przecinania, ostrożnie, bo bardzo ostre. Oczywiście też ściągamy izolację od 0,2 do 4 mm kwadrat z pojedynczej żyły. Ściąganie izolacji z pojedynczych żył jest ograniczone głębokością tego narzędzia. Tak jak widzicie, jest to kilka centymetrów, około 2-2,5 cm. Ściąganie z przewodów okrągłych głównej izolacji jest przelotowe. Ściągacie tyle, ile potrzebujecie. To narzędzie posiada również ukryty tutaj w głębi, co prawda takie malutkie ostrze służące do wzdłużnego rozcinania izolacji. Przetestujemy sobie teraz w boju ściągacz izolacji z płaskich przewodów. Tutaj zacznę od 3x1,5. Użycie tego ściągacza jest naprawdę prościutkie. Wystarczy tylko przymknąć, poruszyć, pociągnąć. Już macie izolację główną, bez naruszania żył ściągniętą. A później ściągacie sobie izolację. O, tutaj jest półtoróweczka. Raz. Dwa. O, po takim kawałku, po takim drobnym ściągnąłem. Sprawdzimy teraz 3x2,5, jak się sprawdzi. Działamy tak samo. Zaciskamy, lekki ruch, ściągamy. I ściągamy z pojedynczych żył. Raz. Proszę bardzo, weszło całkiem nieźle. Żyły nie są uszkodzone, nie są nacięte. Izolacja jest pięknie, ładnie, równo przycięta. Może być. Tym narzędziem oczywiście możecie też ściągnąć izolację z pojedynczych żył, półtorówek i 2,5 z linki. Tutaj mam taki na przykład kabelek i zobaczymy, jak tu ściąga. Też mi nie wyrwał żadnej żyłki. Izolacja ładnie schodzi. Troszeczkę siły trzeba tylko użyć przy lince. Jest bardziej taka żalana ta izolacja. Ale ściąga bez zarzutu. Do 2,5 możecie śmiało ściągać. Następne narzędzie to będzie Yokari Secura. Tutaj do ściągania izolacji z okrągłych przewodów. YDY 3x1,5. Na przykład. Sami widzieliście, poszło błyskawicznie. I tak samo ściągamy z pojedynczych żył. O, tutaj mam. Tylko trzeba sobie już dopasować do średnicy. Jest ładnie opisane 2,5, ale my tutaj mamy półtoróweczkę. No, ale teraz już poszło zdecydowanie lepiej, czyli trzeba nacisnąć, przekręcić lewo-prawo i pociągnąć do siebie. Poszło raz, dwa, lekko, łatwo i przyjemnie. A sprawdzimy sobie może teraz na trochę bardziej wymagającym kablu. Mam tu YKY 3x2,5, taki sztywniejszy kabelek. Zobaczymy, jak z nim pójdzie. Czyli też trochę więcej. Nacinam, ciągnę. No widzicie, ściągnął główną izolację, tą, która jest na żyłach, już nie ściągnął. Ale sprawdzimy zaraz drugi raz, jak to wyjdzie. Próbuję drugi raz, ale teraz mocniej to dotnę. No, tak samo. Kolega mi tutaj podpowiada, żebym spróbował na tej izolacji, ale tu się boję. Tak, bo naciąłem, troszeczkę ostrugałem żyły. Więc
troszeczkę z tym gorzej. Tutaj nawet niebieską widzę, nacięłem delikatnie, ale nacięłem jednak. Czyli widać, że to nie jest kabel nie jest ściągaczka izolacji przeznaczona do YKY. I tutaj mam żyłę 2,5. No ale tu żyły, z żyły ściąga już doskonale. Na KY jakoś to wyszło, chociaż trzeba by było powtarzać. Ale sprawdzimy sobie teraz na przykład na lince 3x2,5. O, tutaj mam taki gotowy kabelek. Sprawdzimy, jak ściągnie z tego izolację. Też troszeczkę więcej. Przekręcę, pociągnę. Sprawdzam przede wszystkim, czy nie jest za bardzo uszkodzona izolacja. Tu w ogóle nie jest uszkodzona, żyły są całutkie. Ładnie ściągnął i ściągniemy też izolację z pojedynczej żyły. 2,5. Też tutaj. No, troszeczkę mi to się zawahało. Jeszcze raz. Sprawdzę, czy mi nie wyrwał jakiejś żyłki. Nie. Po prostu z linki idzie troszeczkę, troszeczkę więcej siły trzeba użyć. Idzie troszeczkę z oporem, ale bez problemu daje radę. Jak wam wcześniej wspominałem, w tym narzędziu jest również nóż do wzdłużnego rozcinania kabli. No niestety, nam mimo kilku prób słabo to wyszło, a próbowaliśmy na YKY, próbowaliśmy na YDY 3x1,5, 3x2,5. Jest to nóż przeznaczony do ściągania wzdłużnego izolacji w ostateczności, to znaczy jak macie jakiś ciężki, masywny, twardy kabel, gdzie naprawdę ciężko ściągnąć tą izolację za pierwszym razem, jak tutaj użyjecie tego okrągłego do ściągania z okrągłych przewodu, to wtedy już korzystacie z tego wzdłużnego, ale słabo nam to wyszło. Próbowaliśmy, nie wiem, może nie umiemy. No tu nawet zrobił tylko ryskę. Jeszcze spróbuję ściągnąć tak. No ale tu ściągnął dużo lepiej. Nawet to się dłonią idzie ściągnąć. Nie, słabo nam to wyszło z tym nożem do wzdłużnego ściągania izolacji, ale tak, jako do ściągania z przewodów okrągłych, ten Yokari, ta Sekura jest świetna. Jest ergonomiczna, gumowany uchwyt, dobrze leży w ręce, ciężko się też przypadkiem skaleczyć. Ale oczywiście się da, więc zawsze pamiętajcie, trzeba uważać. Jeszcze na sam koniec takie podsumowanie, te narzędzia do ściągania z przewodów płaskich, czyli tutaj Allrounder i do okrągłych Yokari są naprawdę świetne, dobrze mi się nimi pracuje, zresztą wielu klientów, którzy to kupują, są bardzo zadowoleni z tego. Świetne narzędzia, pilnować, nie zgubić, a na pewno będzie służył wiele lat. Ostatnią grupę narzędzi do ściągania izolacji, która nam pozostała, to są noże hakowe. Noże hakowe to są dosyć specyficzne narzędzia, służą w zasadzie tylko do ściągania izolacji z twardych, grubych, masywnych kabli, czyli kabli na przykład zewnętrznych lub doziemnych. Przy korzystaniu z noży hakowych trzeba zachować szczególną ostrożność. Gorąco polecam zakładanie podczas używania, podczas ściągania izolacji właśnie za pomocą noża hakowego, zakładanie rękawiczek, żeby się nie przeciąć, nie skaleczyć. Naprawdę widziałem klientów, widziałem ludzi, którzy się bardzo pokaleczyli, dlatego ostrożność przede wszystkim, palce wam następne nie odrosną. To jest stuprocentowo pewne. Dobrze, przejdziemy teraz do konkretów. Zapraszam. Jak widzicie, ja już jestem zabezpieczony, chociaż ręce mam zabezpieczone. Mam tutaj na sobie rękawiczki firmy Milwaukee z poziomem ochrony przed przecięciem trzecim, czyli wystarczającym do używania tego. Testowaliśmy już wcześniej te rękawiczki we wcześniejszym filmiku. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam się działo, zapraszam was serdecznie na ten film. A teraz wracamy do testowania noży hakowych. Mam tutaj przed sobą trzy narzędzia do ściągania izolacji. Mówiłem wam wcześniej, że to będą noże hakowe. Jeden jest nie do końca nożem hakowym firmy Yokari, ale oczywiście spełnia podobną funkcję, czyli wzdłużne rozcinanie kabli. Następne narzędzi już z nożem hakowym firmy Yokari. Wygląda tak. Ja chciałem tylko jeszcze taką krótką uwagę, jak ściąga się to zabezpieczenie na nożu hakowym, bo to klienci się pytają często. Tu jest takie miejsce, to trzeba nacisnąć i delikatnie pociągnąć. Nie szarpiemy jakoś, bo już widziałem, jak się klient skaleczył. Delikatnie tutaj za początek i samo schodzi dosłownie. Tak to wygląda. Jak sami widzicie, dosyć nieprzyjemny jest ten nóż hakowy w wyglądzie, ale działa bardzo fajnie, tylko trzeba zachować bardzo, bardzo wysoką ostrożność. Trzecie narzędzie to jest nóż hakowy ze stópką, tak zwany firmy Knipex. Tak samo mówię, przyciskamy i dopiero ściągamy to zabezpieczenie. Przycisnąć ostrożnie, bo jest naprawdę, te narzędzia są bardzo ostre, łatwo się skaleczyć. Pamiętamy też oczywiście, jak ich nie używamy, to zakładamy to zabezpieczenie, żeby nie zniszczyć ostrza. Więc tak, firmy Yokari, nóż do ściągania izolacji.
od 8 do 16 mm, jak sami widzicie, tu się podnosi, tutaj naciskacie i to się wam do góry podnosi, to sprężynuje. U dołu macie pokrętło, którym regulujecie długość ostrza. Jak potrzebujecie z niewielkiego kabla, to oczywiście te ostrze mało wystaje, jak gruby, solidny kabel YKY, jakiś YAKY, czyli aluminium do ziemi, to wtedy to ostrze, długość sobie tego ostrza zmieniacie. Zaczniemy od popularnych kabli do ziemi, czyli YKY. Mam tutaj 3x1,5 i 5x6, zacznę od tego. Ostrze troszeczkę sobie bardziej ustawię, czyli kręcę, żeby sobie zwiększyć głębokość cięcia izolacji. Okręcamy kilka razy wzdłuż i nie przeciął. Czyli trzeba ostrze ustawić inaczej, bardziej. O, tu już jest lepiej. Przeciął mi izolację. Jest wzdłużnie też, zobaczcie proszę, rozcięta. Ułatwia to ściągnięcie z twardych, takich naprawdę nieprzyjemnych kabelków. Najważniejsze jest, żeby nie uszkodzić żył, bo jak to jest drut, przetniecie jedną żyłę, to ona się wam złamie i wtedy jest problem, trzeba znowu powtarzać operację. Niestety, żeby ściągnąć izolację z pojedynczej żyły, potrzebujecie inne narzędzie. Ten służy typowo do ściągnięcia zewnętrznej opony, zewnętrznej izolacji, tej najtwardszej, najmocniejszej. Dobrze, a tu mam teraz kabelek 5x6. Jest tutaj grubsza izolacja zewnętrzna, czyli muszę sobie troszeczkę zwiększyć, wydłużyć to ostrze. No i sprawdzimy raz jeszcze. Też sobie zakładam, kilka razy sobie przeciągam i przecinam wzdłuż. Zawsze pamiętajmy, robimy to od siebie, nie do siebie, tylko od siebie, żeby siebie nie skaleczyć. Jak widzicie, tutaj też ładnie rozciął izolację, rozciął wypełnienie. Sprawdzę sobie tylko, czy żyły nigdzie są, nie są, czy żyły nigdzie nie są uszkodzone. Wszystko jest ok. Bezpiecznie ściągnięte. Oczywiście on poradzi sobie z grubszym kabelkiem, podejrzewam też 5x10, ale do 5x16, 5x25 to są już zupełnie inne narzędzia. Następny ściągacz izolacji, tutaj do wzdłużnego ściągania izolacji już z nożem hakowym, pamiętajcie, naciskamy, wtedy ściągamy. Ma w zasadzie działanie podobne jak to narzędzie, które pokazywałem wam przed chwilą, ale ma jeszcze dodatkowo nóż hakowy, którym nacinamy, ściągamy izolację z miejsc na przykład trudno dostępnych lub jeżeli nie możecie użyć tego do ściągania wzdłużnego, wtedy od siebie rozcinamy. Oczywiście tu z tej strony jest ostrze, z tej nie. Bardzo proszę uważać, bo ten nóż hakowy to jest, każdy nóż hakowy niewłaściwie używany, to jest straszne cholerstwo, bardzo łatwo się mocno skaleczyć. Proszę uważajcie. Zaraz pokażę wam jak działa. Nie będę wam już pokazywał na kablach YKY jak działa ściąganie izolacji wzdłużne, bo działa dokładnie tak samo jak model przed chwilą. Jest tu nóż hakowy, do czego używamy noża hakowego. Pamiętajcie, tym nożem nie ściągamy izolacji z przewodów płaskich. Do tego służą inne narzędzia, ale możemy do tego użyć właśnie noża hakowego. Jak to się robi? Tu z jednej strony jest ostrze, tu jest hak. Możecie to zrobić na przykład tak, delikatnie sobie tutaj naciąć izolację, ale delikatnie, żeby nie uszkodzić żył. I teraz tak, wkładacie nóż hakowy zawsze od siebie, nie do siebie, tylko od siebie i delikatnie ciągniecie ku przodowi, żeby ściągnąć izolację. O, i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Patrzę, czy żyły są całe, są nieuszkodzone. Proszę. Ostatnie narzędzie, jakie zostało nam do testowania, tutaj z noży hakowych, to jest firmy Knipex z tak zwaną stópką. Ostrze od środka, ostrze na zewnątrz, do pracy pod napięciem nawet do 1000 V. Bardzo ergonomicznie wykonane, z wysokiej jakości materiału. W zasadzie służy do obrabiania każdego kabelka. W jaki sposób, to zaraz zobaczycie. No, zobaczmy na przykład YKY 3x1,5. Świetna sprawa. Delikatnie go sobie nacinacie, rozłamujecie i następnie tym, tą stroną ze stópką wkładacie i od siebie, nie do siebie, tylko od siebie ciągniecie do przodu, żeby ją rozciąć. Nie ma w zasadzie możliwości uszkodzenia żył. Ta stópka właśnie zabezpiecza przed uszkodzeniem żyły. Macie pięknie, ładnie ściągnięte. Z grubszym kablem, zwłaszcza jest przeznaczony do grubych kabli, bo on jest do średnicy
jakieś średnice? Do 23 mm. Tutaj mamy już testowany wcześniej YKY 5x6. Go również lekko nacinam, rozłamuję. No i co dalej? No i używam noża ze stópką. Od siebie. Im grubszy kabel, tym łatwiej to idzie, tak szczerze. Tylko jeszcze tą izolację, to wypełnienie. Nie ma możliwości w zasadzie, żeby uszkodzić jakąkolwiek żyłę dzięki tej stópce. Tylko pamiętajcie, żeby uważać na ręce. Ostrze jest wysokiej twardości, częściowo zabezpieczone plastikiem. Można również, jeżeli jest taka potrzeba, tym nożykiem z zewnątrz rozciąć, dociąć coś, co jest od frontu i słabe dojście. Moja ocena, YKY jest fajnym narzędziem, tylko nie potrafi tyle co Knipex. Knipex jest świetny, naprawdę, ale kosztuje dużo więcej niż każde z tych narzędzi. Pamiętajcie tylko, żeby uważać na swoje ręce, uważać na kolegów, z którymi pracujecie i pamiętać o zabezpieczeniu narzędzia. Szkoda, żeby zniszczyć, bo kosztuje sporo pieniążki. Tak na marginesie chciałem Wam oczywiście powiedzieć, czego nie używać, ale wielu klientów tego używa, radzą sobie całkiem nieźle, chociaż my, jak słyszeliście, odradzamy, bo do tego sprzedajemy inne narzędzia i zwykły nóż do tapet. Ostrożnie, naprawdę w niektórych sytuacjach się przydaje. Sam go używam dosyć często, ale do innych prac mam bardziej zaawansowane narzędzia, bezpieczniejsze przede wszystkim. Tepeciak wszystkim znany. Może nie taki oczywisty wybór. Kozik, nożyk, scyzoryk, jak go zwał, tak go zwał. Z miejscem do ściągania izolacji mam mnóstwo klientów, którzy używają go od lat. Potrafią sobie nim doskonale radzić. Ściągną izolację dosłownie z każdego kabelka, nie uszkadzając go i nie obcinając sobie palców. Polecam, naprawdę, ale tu akurat firmy Knipex oraz mój ulubieniec, którego bardzo często używam, czyli nożyczki Knipex do ściągania izolacji, którym przycinam. Ściągam izolację naprawdę z wielu kabelków, wielu przewodów. No, choćby tu mam taki linkę 5x2,5. Sobie delikatnie przycinam izolację i ściągam. Ociupina wprawy i nie uszkodzicie żyły, nie skalecicie się. Działa doskonale. Nożyczki Knipexa też polecam. Oprócz narzędzi, które tutaj Wam dzisiaj pokazywałem i w poprzednim odcinku, czyli narzędzi automatycznych i ręcznych ściągaczy izolacji, mamy takie zestawy, na przykład firmy YKY, gdzie są trzy narzędzia, które tutaj testowaliśmy w tych filmikach. Mamy też oczywiście taki zestaw firmy Veikon, który też testowaliśmy i sprawił mi bardzo miłą niespodziankę, jak działa. Na zakończenie tego odcinka chciałem Wam opowiedzieć o narzędziach, którymi mi się najlepiej pracowało. Nie ma tutaj za dużego zdziwienia. Bardzo dobrze mi się pracowało, ale to jest przeznaczone przede wszystkim do kabli prądowych. YKY Allrounder, świetny, naprawdę polecam. Doskonałe narzędzie też firmy Milwaukee do ściągania z pojedynczych żył. Sprawdziło się, nawet więcej zrobiło niż myślałem. Nie jest tanie, ale naprawdę warte swojej ceny, do 1000 V. Podobnie nóż hakowy ze stópką firmy Knipex. Świetne narzędzie też do pracy pod 1000 V, ale to narzędzie już znałem wcześniej i wiedziałem, że jest naprawdę dobre. Takie miłe zaskoczenie, tani ściągacz izolacji z przecinakiem, z blokadą. Tutaj firmy Neku też do większości prac wystarczy. No i mój rodzynek, którego szczerze polecam. Używam go naprawdę od wielu, wielu lat. I do większości kabelków mi wystarcza, do tych, co ja robiłem, ze skrętkami komputerowymi. Taki drobiażdżek. Przy okazji zapraszam Was na naszą stronę internetową, gdzie niedługo pokaże się artykuł z rankingiem tych ściągaczy ręcznych i automatycznych. Na zakończenie odcinków o ściągaczach izolacji chciałem Wam powiedzieć, że warto naprawdę wybrać ściągacz izolacji dostosowany do Waszych potrzeb. To znaczy nie ma narzędzia uniwersalnego, którym ściągniecie dosłownie izolację z każdego kabla. Nie ma takich. Zazwyczaj jest to kilka narzędzi, zupełnie inny jest ściągacz do koncentryków, inny do skrętek, inny do przewodów prądowych, płaskich, okrągłych, a zupełnie inny do przewodów, które zakupujemy w ziemię, jakieś tam YKY 5x10 na przykład. Pamiętajcie o PHP, pamiętajcie, nie wkładamy palcy pod ostrza, bo to się źle skończy. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że żeby ten ściągacz izolacji działał prawidłowo, to warto poznać, jak działa, nie poddawać się. No sami widzieliście, nawet mnie nie zawsze to wychodziło. Za pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym razem może być słabo, ale następne 1000 razy już naprawdę będzie ok i będziecie bardzo zadowoleni.
Chciałem wam oczywiście też powiedzieć, że to co dzisiaj i w poprzednim odcinku oglądaliście, to jest drobny procent tego co faktycznie mamy w ofercie naszej. Tych narzędzi jest przynajmniej kilkadziesiąt, podejrzewam, że bliżej stówki albo może nawet przekroczyło stówkę, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jak sami widzieliście, przy odpowiednim korzystaniu z tych ściągaczy izolacji, nawet tych niebezpiecznych, przy dobrym zabezpieczeniu się, mówię tutaj o rękawiczkach antyprzepięciowych, nawet mnie się nie udało skaleczyć, wam też się to na pewno uda. Na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia, serwus, cześć!